Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Cztery Strony. Relacje polsko-żydowskie zawsze wywołują wiele emocji. Te emocje ostatnio jeszcze się podniosły w związku z tym, że w tym roku przypada 75. rocznica mordu w Jedwabnem. O tym, jak prawdę historyczną odkrywać, jak ona powinna być przedstawiana, będę dzisiaj rozmawiać z moim gościem, panią dr Ewą Kurek, historykiem, która od kilkudziesięciu lat, od 30 lat zajmuje się tymi stosunkami polsko-żydowskimi. Dzień dobry, pani doktor. Witam panią redaktor, witam państwa. O zbrodni w Jedwabnem w ostatnich dniach zrobiło się głośno w związku z wypowiedzią najprawdopodobniej już jedną nogą zatwierdzonego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Jarosław Szarek, podczas przesłuchania, podczas swojej wypowiedzi przed Sejmową Komisją Sprawiedliwości powiedział, że wykonawcami tej zbrodni byli Niemcy, którzy wykorzystali w tej machinie własnego terroru pod przymusem grupkę Polaków. I tutaj ta odpowiedzialność spada na niemiecki totalitaryzm. Co pani sądzi o słowach przyszłego prezesa Instytutu? No, z takiego prawnego punktu widzenia na pewno tak, dlatego że ziemię Białostok przyzna w 1941 roku, w lipcu 1941 roku była zajęta przez Niemców, przez państwo niemieckie. Więc w tym sensie to, co się działo na tych ziemiach, albo inaczej, nic na ziemiach zajętych przez Niemców nie działo się bez zgody czy inspiracji Niemców. I tyle. I tu na pewno jest tak, bo o tym często zapominamy, mówiąc na świecie o Jedwabnym, że Polacy. Polskiego państwa nie było. Najpierw tymi ziemiami władali Sowieci, 39-41, a potem objęli we władanie Niemcy. Więc w tym sensie oczywiście tak. To jest takie stwierdzenie, które dawno w mediach nie było głośno słyszane, które nie było tak głośno komentowane. Poseł Platformy Obywatelskiej, pan Michał Szczerba, stwierdził jednak i przywołał to, co w 2003 roku w uzasadnieniu umorzenia śledztwa właśnie w sprawie Jedwabnego stwierdził Instytut Pamięci Narodowej. Ja zacytuję, wykonawcami zbrodni jako sprawcy sensu stricto byli polscy mieszkańcy Jedwabnego i okolic, mężczyźni w liczbie co najmniej około 40. Czyli ustalenia IPN-u, instytucji, która funkcjonuje w Polsce, zostają w tej chwili podważane. Ja jako historyk, pani redaktor, nie zajmowałam się nigdy Jedwabnym, więc nie chcę tu dyskutować, czy te, na jakiej podstawie pan jakiś profesor czy IPN wydał takie, a nie inne. To prokuratorzy, którzy się tym zajmowali. Prokuratorzy. Dla mnie pytanie jest zasadnicze. Jak prokuratorzy mogą cokolwiek mówić na temat Jedwabnego, jeśli w ogóle nie wiemy, ile osób zostało zamordowanych i czy w ogóle, i czy to jest liczba 1600, jak podaje Gross, czy liczba 300. Obie te liczby są wyssane z palca. Chciałabym tu państwu powiedzieć, że pani redaktor należy do najbardziej odważnej dziennikarzy pośród dziennikarek, dziennikarki pośród dziennikarzy, dlatego że nasza przygoda z Jedwabnym zaczęła się wspólnie rok temu, kiedy bodaj 10 sierpnia nadawałyśmy program Poranek Radia Wnet z Jedwabnego właśnie w towarzystwie pani z gminy żydowskiej w Warszawie. I od tamtej pory dla mnie nic się w badaniach nie ruszyło. Te badania z 2003 roku, jak może prokurator odpowiedzialny wydawać wyroki, czy mówić, co się stało, jak nie wie. Czyli pani jest za tym, żeby wznowić śledztwo, że Instytut Pamięci Narodowej powinien na nowo zająć się tą sprawą? Ale oczywiście w 2001 roku została wstrzymana ekshumacja w Jedwabnym, czyli rząd polski przerwał badania, rzetelne badania historyczne. I stąd mamy, ponieważ rząd niepotrzebnie wtrącił się w badania historyków, to przez 15 lat mamy festiwal kłamstw, fantazji na temat Jedwabnego. Opinia, która poszła w świat, jednoznacznie przypisuje tę zbrodnię Polakom. Ale nie mówimy o opiniach.
Ja jestem historykiem i dopóki nie mam dokumentów i źródeł, to nie mogę nic i opinie mnie w ogóle nie interesują. Tak samo prokuratora nie interesuje opinia, tylko jak się dzieje, dochodzi do morderstwa, to prokurator żąda szczątków. I dopiero na tej podstawie zaczyna śledztwo. Czyli pani doktor, Instytut Pamięci Narodowej powinien śledztwo albo wznowić, albo zupełnie rozpocząć na nowo. To jest jedno, ponieważ... Moja ocena badań Instytutu Pamięci Narodowej jest moja własna i bardzo, bardzo zła. W większości to są urzędnicy, a nie historycy, którzy badania prowadzą... Po prostu w zależności od koniunktury politycznej. Jak politycy im każą zająć się żołnierzami wyklętymi, to się zajmują. 20 lat temu nie chcieli taka słyszeć. Taka wypowiedź nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej rokuje na to, że tutaj nadzieję, będą że, badania prowadzone. Że wreszcie Instytut Pamięci Narodowej przestanie bawić się, zwracać uwagę na polityków, na rządy, sądy i wszystko, i zabierze się za rzetelne badania historyczne. Dobrze. Pierwszym krokiem do tych badań jest ekshumacja. Pani rozpoczęła pod koniec czerwca akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o to, żeby obywatelski projekt inicjatywy ustawodawczej zobowiązującej rząd Rzeczpospolitej Polskiej do przeprowadzenia ekshumacji w Jedwabnym. Pani uważa, że tylko tak możemy poznać prawdę o tym, co się dokładnie wydarzyło, o liczbie przede wszystkim osób, które tam zginęły. Liczba zamordowanych osób, proszę Państwa, i w badaniach historycznych, i w badaniach prokuratorskich, to jest ten podstawowy punkt wyjścia. Musimy wiedzieć, ile osób zginęło, a potem szukać, dlaczego zginęli, kto ich zamordował, z czyjego rozkazu, kto wykonał rozkaz i tak dalej, i tak dalej. To ekshumacja ciał to jest taki pierwszy absolutnie stopień, podstawa badań historycznych i prokuratorskich również. Ale środowisko żydowskie, w tym właśnie pan Szudrich, który jest naczelnym rabinem Polski, on w wyraźny sposób mówi, że nieważne jest to, kto i w jaki sposób mordował. Najważniejsze jest to, że taka tragedia miała miejsce, żebyśmy się razem modlili o tych, co zostali zamordowani. Niech się rabin Szudrich modli, żeby mu pan Bóg żydowski wybaczył te kłamstwa, które firmuje, albo niewiedzę, nieznajomość prawa żydowskiego. No właśnie, powiedzmy bo halacha to jest prawo żydowskie. Jak ono się odnosi do ekshumacji? Proszę Państwa i Pani redaktor, w 2014 roku w Kolbojniku, czyli kwartalniku gminy żydowskiej, ukazała się ekspertyza oparta na prawie i religii żydowskiej. I bardzo wyraźnie mówi, jest to zarzut, że na podstawie wymysłów amerykańskich Żydów wstrzymano ekshumację, ponieważ zgodnie z religią żydowską i z żydowskim prawem ekshumację w Jedwabnym przeprowadzić należało i szczątki przenieść albo o odległe 15 metrów cmentarz, jak widziałyśmy w zeszłym roku, albo do Izraela. Tak mówi prawo żydowskie i tak mówi religia. I niech się pan Szudrich naprawdę przed swoim Bogiem pokaja. Albo się nauczy prawa żydowskiego i żydowskiej religii, albo jeśli kłamał, to prosi o przebaczenie. Ale czego obawiają się Żydzi? Dlaczego obawiają się tej ekshumacji? Czy tam może wyjść, to, że to właśnie tak jak mówi pan doktor Szarek, że to głównymi odpowiedzialnymi wykonawcami za pomocą grupki Polaków byli Niemcy, ta prawda przedostanie się do świadomości, do opinii publicznej? No ja nie wiem, no ona się utrwaliła przez 15 lat. Powstał z naszych podatków film Pokłosie, który to utwierdza. Ale to nie znaczy, że my historycy mamy obowiązek dążyć do prawdy. I ja rozpoczęłam tę akcję po prostu, ponieważ przeraża mnie i cała sytuacja z Jedwabnym przez 15 lat. Nie winimy Żydów. Żydzi religijni mnie dostarczyli tę ekspertyzę własną i chcą też ekshumacji tak jak chcemy my. To jakieś środowiska lewackie, nie wiem. Wydaje mi się, że często doszukujemy się do jakichś przyczyn nie wiadomo jakich. A tu Gross napisał książkę. No właśnie, chciałam się pani zapytać o opinię na temat książek Gross, Jana który Tomasza nie jest Grossa. Historykiem, tylko jest socjologiem, popełnił podstawowe błędy metodologiczne. Historia ma swoją, tak jak każda nauka, ma swoje metody. Więc książka Grossa roi się
Ja nazywam ją publicznie już od lat, że jest to książka nie historyczna, tylko jeden chłop drugiemu chłopu. No więc, skoro tak napisał, poszło to w świat, poszło w Ameryce, po angielsku, w Izraelu, to teraz trzeba było wstrzymać ekshumację, żeby przypadkiem prawda się nie wydała, że to nie 1600 Żydów, że tam 1600 Żydów w żaden sposób... 1600 to była liczba w ogóle w tej okolicy mieszkających wszystkich. No więc właśnie, Żydów. Widziałyśmy tę stodołę, która jest 5 na 6 metrów, to tam chyba 1600 krasnoludków z trudem by się zmieściło. Więc, żeby to uwiarygodnić, stworzono całą chucpę po prostu. Komu najbardziej zależy, pani doktor, na tym, żeby obwiniać Polaków i za Holokaust, i właśnie za takie zbrodnie jak w Jedwabnym? Na pewno ja, tu powiem pani ciekawą rzecz, kto mnie tego nauczył, ale w tych badaniach moich, które trwają 30 lat, stosuję się do rady Adama Michnika. 30 lat temu Adam Michnik był krótko na seminarium doktorskim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na moim seminarium. I pamiętam, że była dyskusja właśnie nad moją pracą doktorską, szkicową wtedy o dzieciach żydowskich w klasztorach. I w przerwie wyszliśmy na papierosa i Michnik do mnie mówi: słuchaj, fajne to wszystko, co piszesz, ale ty musisz mieć świadomość, że Żydzi to nie jest monolit. Wśród Żydów są kłamcy, są zbrodniarze, są prostytutki, są bandyci i są uczciwi ludzie. A ty tak patrzysz, rzeczywiście to był etap w moich badaniach, kiedy wydawało mi się, byłam taką, mogę powiedzieć, filosemitką, bo wydawało mi się, że nie widziałam, ale wzięłam sobie to do głowy i teraz na antenie chcę powiedzieć Adamowi Michnikowi, który oczywiście odegrał bardzo ważną rolę w kłamstwach jedwabnych: Adaś, trzeba było mi tego nie mówić. Ja dziś współpracuję z religijnymi Żydami. Przez 30 lat współpracuję z Żydami, historykami, którzy szukają prawdy i współpracuję z Żydami religijnymi, jak pani redaktor wie, z gminy żydowskiej w Warszawie. Natomiast umie odróżnić Żydów kłamców, Żydów oszołomów, Żydów, którzy próbują upiec na naszej historii wspólnej jakiś tam interes. Mówi się, zaczęło funkcjonować w opinii publicznej pojęcie holobiznes. To pani przedsiębiorstwo też Holokaust. O tym dużo mówi, o tym dużo pisze, ale chciałabym się zapytać o mieszkańców Jedwabnego, bo przecież pani jest w kontakcie z burmistrzem Jedwabnego, który tej ekshumacji także się domaga. Jak tam się mówi o tej pani inicjatywie? Ale tak jak rok temu byłyśmy, to wszyscy mieszkańcy są po prostu poranieni tym, że gdziekolwiek na świecie są, to Jedwabne, na dźwięk Jedwabnego, po prostu traktują ich jak morderców. Jak ja wymyśliłam, dlaczego wymyśliłam? Od roku pertraktuję z władzami, no od jesieni właściwie z ministrem, z doradcami prezydenta, żeby spokojnie ruszyć ekshumację. Wszyscy politycy PiS się bardzo boją o stołki, o kariery i tak dalej, więc 30 ogłosiłam swoją własną prywatną inicjatywę. Zawiadomiłam o tym pana burmistrza i on oczywiście przyklasnął całej sprawie i też zbiera podpisy. I to tyle. Jako ciekawostkę powiem państwu, że na moją akcję odezwał się prezes Światowego Kongresu Żydów, pan Lauder, i zażądał, żeby pan burmistrz przeprosił wszystkich Żydów na świecie, że chce, że podpisuje i zbiera podpisy pod wnioskiem o ekshumację. Ja, proszę państwa, zgodnie z radą Michnika, głosy takich Żydów puszczam mimo uszu. Bo pan Lauder, który się mieni prezesem Światowego Kongresu Żydów, niech najpierw nauczy się żydowskiego prawa, niech popatrzy, co mówi żydowska religia na temat ekshumacji. A jaki i uświadomi sobie, jaki że... Jaki jest odzew na tą akcję, na podpisywanie tej listy? Przeszło moje najśmielsze oczekiwania, bo ja myślałam, że sobie powolutku, z pół roku trzeba będzie zbierać. Włączyła się w tej chwili
Kanada, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Ale podobnie wyrażał się w ubiegłym tygodniu tutaj, także w tym programie, pan profesor Jan Żary. On też jest za ekshumacjami. Wielu publicystów, wielu ludzi związanych, czy to z Instytutem Pamięci Narodowej, też mówi, że to jest jedyna droga do odkrycia całkowitej prawdy. No tak, jak ja powiedziałam wreszcie publicznie, że trzeba zrobić ekshumację, no to rzeczywiście wśród historyków odezwały się też głosy, nawet w sieci któryś napisał, pan Cęckiewicz, pan Żary, że tak, 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 Kurek ma rację, trzeba zrobić ekshumację. I bardzo mnie to cieszy. No. A do kogo ta petycja, ta lista będzie złożona? Na czyje ręce trafi? Ja nie mam wprawy w noszeniu jakichś takich petycji. Wymyśliłam sobie, że ponieważ ekshumację 15 lat temu wstrzymał minister sprawiedliwości, a minister sprawiedliwości jest członkiem rządu, a rząd podlega Sejmowi, no to zaniesiemy te pudła z burmistrzem do Sejmu. Do tych wszystkich. I niech oni sobie już urzędnicy szukają, który ma odpowiedzieć, bo oczywiście prezes IPN-u, jak widać, podlega ministrowi. Więc pan nowo wybrany prezes, nawet jak będzie bardzo chciał zrobić ekshumację, to musi mieć zgodę wyższych sił. Jak to się zakończy, będziemy oczywiście państwa informować. Bardzo dziękuję za rozmowę pani dr Ewa Kurek, historyk, która teraz rozpoczęła akcję dotyczącą ekshumacji w Jedwabnem. Była moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. A ja zapraszam jutro na program Cztery Strony w imieniu Łukasza Mężyka. 19:10.